Witam, z tej strony Scient i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie unboxing noża NS1. Zapraszam. Dobra, zanim zaczniemy, to chciałem szybko powiedzieć, że to jest ten sam nóż, którego już wcześniej film pokazałem na moim kanale. I to jest praktycznie ten sam model noża. Lecz chciałem Wam pokazać, jak to wygląda w momencie, kiedy on do Was przyjdzie i jak wygląda w pudełku. Więc jeżeli nie widzieliście tego filmu z tym nożem, to zapraszam obejrzeć. A teraz zróbmy unboxing tego pięknego noża. Zaczynając od pudełka, jak widzimy, pięknie, ładnie zapakowane. Nóż zrobiony przez Grzegorza Przątkę na specjalne zamówienie. Czas oczekiwania 6 miesięcy do 10, koszt około 600 zł. I zawsze możecie się dogadać, jeżeli jakie chcecie bajery. Dobra, nie przedłużając, otwórzmy to. Tyłu nie pokażę, bo są tam moje dane osobiste, więc nie ma opcji, żebym odwrócił paczki. Więc bierzmy nóż i otwórzmy to opakowanie. O, tak to powinno właśnie wyglądać. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Custom GP Knives. Pięknie to wygląda. Bardzo mi się to podoba. O, teraz widać idealnie. Musiałem poprawić kamerę. Świetnie. Dobra, to otwórzmy i zobaczmy, co się tam w środku znajduje. Już widzimy. Ładnie, bezpiecznie zabezpieczony nóż. Bardzo, bardzo fajnie zabezpieczony. Pewnie paragon w środku. Na taśmę. Trzeba to gdzieś otworzyć bardziej. Krzesiwo jest luzem. Na takim gumowym rzemyczku. To jest specjalne miejsce do tego krzesiwa. Ulala. O. O, otwórzmy to. Tutaj są wszelkie informacje. 627 zł razem z wszystkim wyszło. Czy będziecie widzieć? O. Bardzo fajnie. Też macie wizytówkę GP Knives. O, to powinno być tak. Dobra, i przejdźmy do noża. Rzućmy tulkę krzesiwa do środka. Zabezpieczmy ją w ten sposób, żeby była ładnie zabezpieczona. Super. Nóż znajduje się, posiada klips zabezpieczający przed otworzeniem go. Przez przypadek, żeby nie wypadł. Trochę sztywno siedzi, ale się pewnie wyrobi. To jest customowe. Ja o to poprosiłem, żeby był customowy taki właśnie klips. Bo jednak jest to dodatkowe zabezpieczenie. Dobra. Bardzo ładnie to wygląda. Tak samo jak tamten poprzednia, jeżeli chodzi o tą pochwę. Ale wygląda inaczej niż mój poprzedni. Wygląda ładniej. Jeju, ale on jest śliczny. Tutaj macie wybite logo, bo nie ma na sobie tego pokrycia śmiesznego, dodatkowego, takiej grubej warstwy, takiego srebrnego właśnie, takiej okładziny. Zaraz sobie porównamy do naszych kości. To jest właśnie ten mój pierwszy nóż. O, więc się trochę różnią. Kształt, wielkość jest praktycznie ta sama. Tak, praktycznie jest dosłownie to samo. Sobie to może pochwę na bok. Możecie sobie zobaczyć, porównać, jak te noże wyglądają. Tak, żeby kamera wychwyciła oba noże. Trochę jest pobrudzony od opiłków z pudełka. Jak go wyczyszczę, to będzie wyglądał jeszcze śliczniej. Ale i tak się prezentuje niesamowicie, naprawdę. Jeżeli chcecie mieć super nóż, to uderzajcie do Grzegorza Przątki, zamawiajcie, bo naprawdę to jest cudo. Ale śliczny. Nie, a grubość?
Grubość jest ta sama, a może nawet ciut grubszy jest. Chyba jest ciut grubszy, mi się wydaje. Nie mam sufmiarki, by to zmierzyć, ale wydaje się ciut grubszy, naprawdę. Jednym słowem, robi wrażenie. Nie no, śliczny jest. Zobaczcie sobie z bliska, jak pięknie to wygląda. O kurde. Wow. Stal D2. Bardzo wytrzymała. Nie no, to jest naprawdę cud miód. Idealny naprawdę do jakichś taktycznych wypadów. I czuć, że ostry. O, jest ostry. Trzeba uważać, bardzo uważać. Nie no, ale wykończenie jest naprawdę fenomenalne. Muszę wam powiedzieć, że jest super. W porównaniu z tym moim nożem. Obydwa noże są po prostu piękne, nie? Mikarta ma śliczny kolor. Takiego, trochę jaśniejsza jest od tego mojego noża pierwszego. Jak widzicie, możecie też porównać sobie. Jest ciut jaśniejsza, ale i tak to imituje takie ładne, piękne drzewo. Nie no, naprawdę. Nóż 10 na 10. Wywaliłby poza skalę, jakbym mógł dać więcej. Mógł powiedzieć nawet 11 na 10. Nie no, nóż jest świetnie wyglądający. Ładnie leży w dłoni, tak jak ten pierwszy. Nie no, naprawdę. Nożyczki można sobie zrobić, jak ma się dwa. Nie, super, jestem bardzo zadowolony. Jest idealnie prosty. Nie ma żadnych wykrzywień, tak jak ten pierwszy. Jest ciut grubszy, naprawdę mi się wydaje, że jest ciut grubszy. No to już jest maczeta, jednym słowem, nie? Pięknie wyglądający. Tak się to prezentuje. Tak leży w dłoni, w rękawiczkach. Jest właśnie ten rzemyk specjalnie, tu jest szersze okienko, że można w rękawiczkach robić, że wam nie wyleci, tak jak w tym pierwszym moim, tylko że mój pierwszy ma zwężenie, żebym bez rękawiczek mógł robić. No raczej jak się będę w bushcrafting bawił, to nie będę w rękawiczkach latał. Ale nóż naprawdę wspaniały. Wygląda świetnie. Strasznie mi się podoba. Wykończenie jest fenomenalne. Piękna klinga, bardzo ostra. Grubość jest naprawdę wspaniała. Wykończenie 10 na 10. Nie no, to jest nóż. No, to jest, można powiedzieć, że scyzoryk w porównaniu do noża, którym otwierałem paczkę, bo to jednak jest znaczna różnica, ale to tak tylko na marginesie można pokazać. O ludzie, nie. Naprawdę. Tu już widzę, że będę musiał się troszeczkę pobawić z grawerowaniem i sobie coś tu wygraweruję, bo jak już mam grawer, to nie muszę malować farbą. Mamy piękną taką zapinkę na pasek. O, myk. I z zabezpieczeniem przesuwamy wtedy mocno w prawo i jest zabezpieczony nóż. Nie wyleci. Nie no, to jest kurde, to jest to. Siedzi świetnie. Z tym dodatkowym zapięciem, pyk, nie wyleci. Nóż 10 na 10. Możemy jeszcze sobie porównać, jak to wygląda. O, porównać sobie te dwa noże, kropka w kropkę. Naprawdę, strasznie mi się to podoba. Chociaż, a ja, bo też tak jest zrobiona kabura, właśnie ta pochwa, tylko że tu mam rzemek i tak nie wygląda, się stoi takie mocniejsze trochę ścięcie. Daje tego charakteru, a naprawdę pięknie wykonana robota. Świetny nóż. Polecam każdemu, jeżeli macie pieniądze i czas i chcecie mieć fajny survivalowy nóż na całe życie, to polecam z całego serca. To będzie chyba na tyle w tym filmie, bo nic więcej mam nie mam do pokazania. Test tego noża zrobimy sobie, bo już się ładnie robi na dworze, więc zobaczymy, jak tnie jakieś gałęzie, nie gałęzie. Więc zobaczymy, jak się zepnę w grafiku i postaram się coś nagrać w terenie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No to byłoby na tyle. Z mojej strony to będzie chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Z chęcią odpowiem. Zapraszam do Grzegorza Przątki, zamówić sobie taki właśnie fajny nóż. No i trzymajcie się ciepło. Cześć!